Artur Kiełbasiński, witam Państwa ze studia Dziennika Bałtyckiego i Strefy Biznesu na forum Wizja Rozwoju, a naszym gościem jest Jacek Sada i prezes zarządu portu w Gdyni. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze. Y jak patrzymy na różne jubileusze, film, to zawsze to 100 lat jest takie spektakularne, okrągła rocznica. 100 lat Portu Gdynia dzieje się bardzo dużo, chociażby zmiana terminalu promowego, która nastąpiła w ostatnim czasie. Ale z punktu widzenia atrakcyjnej stulatki, jaką jest port, co jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem? Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za to pytanie. No, to jest wyjątkowy rok dla nas, dla portu, dla całej branży środowiska morskiego. 100 lat portu Gdynia to 100 lat bardzo ciekawej historii. A dzisiaj myślę, że skupiając się na tym ostatnim roku, kiedy zbliżamy się do 23 września, kiedy port będzie obchodził swoje setne urodziny, mamy tą wielką radość, bo w, w porcie bardzo dużo się dzieje i mamy do uwieszczenia bardzo wiele sukcesów. O kilku z nich możemy mówić już dzisiaj, o wielu kolejnych będziemy mówili w najbliższych tygodniach i miesiącach. No z pewnością taki temat z ostatniego tygodnia, a właściwie z ostatniego piątku. To jest pierwszy pasażer wypłynął z nowego terminala promowego w Gdyni, nowego, większego okna na świat. Możemy się poszczycić dzisiaj tym, że no, na Morzu Bałtyckim nie ma nowocześniejszego terminala promowego niż u nas w Gdyni. Dużo się o tym mówiło, ale ostatecznie, właśnie w tym momencie, w tym roku jubileuszowym, pierwszy prom wypłynął już w tej chwili, a niebawem wypłynie ten oczekiwany, największy i najbardziej nowoczesny 240-metrowy prom, który będzie regularnie wypływał z Gdyni, z Gdyni do Karskrony, więc to jest jeden z powodów, dla których jesteśmy dumni i szczęśliwi, i że takie właśnie sukcesy w porcie w Gdyni się dzieją. Tutaj jest zawsze pytanie, a jakie perspektywy rozwoju Ruchu promowego tutaj, właśnie z rejonu Zatoki Gdańskiej. Zawsze wiadomo, że Świnoujście i Sztat tam jest blisko. My mamy swoje przewagi, chociażby takie, że odległość, no trudno jest dowieść towary na zasadzie takiej, że albo sobie wybiorę Świnoujście, albo Gdańsk, czy Gdynię, więc tutaj mamy własny rynek. Natomiast jakie są perspektywy właśnie dla rynku promowego? Czy te duże promy Steny Line będą jeździły, pływały pełne? Widząc po tym, widząc jak zachowuje się rynek i jakie jednostki dzisiaj kontraktują dla Gdyni, to widać, że ta perspektywa jest. Widzimy również zainteresowanie. Innych linii żeglugowych, które, które przychodzą do nas, oglądają naszą infrastrukturę, starają się podjąć dialog. W związku z tym no, mamy partnerów, z którymi już dzisiaj współpracujemy, ale no, nie da się ukryć, że jest wielu nowych potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani, żeby pływać z Gdyni. Na razie skupiamy się na tych rozwiązaniach, na tych klientach, z którymi zbudowaliśmy już bardzo silną i dobrą relację, ale jeżeli jeżeli pyta się pan o perspektywy, to absolutnie mogę potwierdzić, że są one, skoro, skoro tak duże jest zainteresowanie rynku właśnie Gdynią. Bardzo ważny, kluczowy dla rozwoju projekt, czyli port zewnętrzny. Mówi się, rok 2028 ma być gotowy. Na jakim etapie jest port Gdynia w przygotowywaniu tego najważniejszego z projektów? Ja wiem, że to jest pytanie może trochę przedwczesne, ale co w porcie zewnętrznym będzie ulokowane? No tak, Port Zewnętrzny to jest projekt, który dotyczy 151 hektarów nowego lądu, który jest przygotowany do obsługi towarów skonteneryzowanych, ale również innych towarów, które, które można z tego olbrzym, z tej nowej powierzchni wyekspediować i przyjąć. No pierwotnie również ciepło myśleliśmy na temat konstrukcji offshore'owych i myślę, że dalej warto o tym rozmawiać. Potencjał dla offshore'u to jest potencjał na kolejne dekady. W związku z tym jestem przekonany, że i Gdynia, mimo zmiany w uchwale Rady Ministrów, będzie miała swój udział, jeżeli jeżeli chodzi o te konstrukcje. Natomiast no, rynek offshore jest na tyle duży, że jestem przekonany, że i inne porty, nie tylko Gdańska, a wiele innych, będzie miało swój udział w obsłudze. Pamiętajmy, że budując port zewnętrzny, uwalniamy być może również inne powierzchnie w porcie wewnętrznym. Dzisiaj jest olbrzymia koniunktura, jeżeli chodzi o transport morski, i ta koniunktura będzie się w dalszym ciągu rozwijała. Stąd pamiętajmy o innych towarach, które dzisiaj powinny wypłynąć z Gdyni, dla których szukamy miejsca, stąd port zewnętrzny. To jest rozwiązanie, które będzie sprzyjało temu, że różne grupy ładunków będą mogły się rozwijać, a port Gdyni zawsze był portem uniwersalnym i takiej elastyczności od portów się oczekuje, i my w, w, w tym kierunku idziemy. Panie prezesie, i na koniec. Jesteśmy w czasach zupełnie niezwykłych. Najpierw dwa lata epidemii COVID-u, która rzeczywiście przeorała rynek logistyczny, były bardzo poważne kłopoty na świecie. Teraz mamy agresję rosyjską na Ukrainę, która także stabilizuje między innymi rynki logistyczne już nie wspominając o kwestiach humanitarnych czy po prostu prawie międzynarodowym natomiast polskie porty a w szczególności Gdynia są bardzo odporne na te zmieniające się warunki na te zagrożenia które tak naprawdę w dużej mierze były nieprzewidywalne albo można było przewidzieć w ostatniej chwili dopiero a jednocześnie te wyniki wasze przeładunkowe są bardzo dobre z czego wynika ta odporność na kryzysy to jest kwestia tej elastyczności, o której Pan mówił. Tak, to jest uniwersalność, to jest dywersyfikacja na różne grupy ładunków. To jest też to położenie Portu Gdynia w samym centrum. To, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w czasie debaty na forum Wizji Rozwoju, to czego nam jeszcze dzisiaj brakuje, żebyśmy mogli się tak dynamicznie rozwijać w kolejnych latach, to jest właściwy dostęp od strony lądu ale pewne decyzje w tym kierunku też już zostały podjęte. Jak dzisiaj słyszeliśmy od przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad, prace nad postępowaniem, właściwie postępowanie odnośnie dokumentacji na Drogę Czerwoną już ruszyło. Planowane jest rozstrzygnięcie tego postępowania, a może otwarcie ofert już w lipcu, więc mam nadzieję, że ten najważniejszy element, ten pierwszy krok został zrobiony i teraz, no będzie już z górki. E, dostęp do portu od strony lądu również zostanie e, zapewniony. I tutaj wcale nie ma tak dużo czasu, bo port zewnętrzny zakładamy oddanie do użytku 2028 rok. Do tego czasu musi powstać droga czerwona, musi się poprawić. E, Transport kolejowy, dostępność linii gdynia kościerzyna bydgoszcz i tego portowi Gdynia na stulecie jego istnienia życzymy. A ja dziękuję bardzo panu Jackowi Sadajowi, prezesowi portu, który gościł u nas w studio na forum Wizja Rozwoju. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.